Danuta Martyniuk zrobiła prawo jazdy w 47 lat. Zenek kupił jej auto. Danuta Martyniuk od lat zakulisowo zarządza karierą męża, Zenka Martyniuka. Kiedy się poznali? On był początkującym muzykiem, a ona adeptka pielęgniarstwa, odbywająca staż w jednym z warszawskich szpitali. Od początku wspierała męża, podobno nawet wystąpiła 21 lat temu w teledysku zespołu Akcent. Jednak do niedawna wolała trzymać się na uboczu. Za oficjalny przełom w relacjach Danuty Martyniuk z mediami można uznać wrześniowy dzień 2020 roku. Gdy przed gmachem sadu okręgowego w Białymstoku przyjaźnie gawędziła z przedstawicielami prasy. Tłumaczac, dlaczego miłość Daniela i Eweliny się wypalila? Wtedy własna zrozumiała. Że jeśli chce stać się pełnoprawna celebrytka, musi ostro wziąć się za siebie. Jak wyznala w rozmowie z Party. Nie ukrywam, że najbardziej zmotywowały mnie te wszystkie przykre komentarze, które czytałam na temat swojego wyglądu. Pod moimi zdjęciami internauci pisali, że jestem gruba, brzydka, że wyglądam jak mama Zenka i mas powinien znaleźć sobie kogoś młodszego, atrakcyjniejszego. Bardzo mnie to zabolało i wreszcie przyszedł ten moment, kiedy pomyślałam, ja wam jeszcze pokażę. No i pokazala. Rok temu na gali Osobowości i Sukcesy 2022 zachwyciła szczuplejszą 17 kg sylwetka. Jak się okazało, to był dopiero początek. Od tamtej pory zdarzyła schudnąć kolejne 13 kg. Co wyraźnie odbiło się na jej twarzy. Postanowiła wobec tego zmniejszyć nos, żeby pasował do subtelniejszych rysów i rozprawić się z nadmiarem skóry za pomocą liftingu. Odmieniona Zona Zenka efektami metamorfozy olśniła 12 kwietnia na konferencji prasowej Kliniki Medycyny Estetycznej. Jak można wnioskować z jej obecności, w grę zapewne wchodziła jakaś umowa barterowa. Przy okazji wyszło na jaw, że Danuta należy do osób wierzących, że 50-tonowa 30. Zona Zenka dała do zrozumienia w rozmowie z Pudelkiem, że miniona dekada wiele zmieniła w jej życiu. Krótko przed 50 zdecydowała się nauczyć prowadzić auto. Jak ujawnila, prawo jazdy uzyskała w wieku 47 lat. Czyli mniej więcej tym samym, co Edyta Górniak. Jak wspomina Danuta. Prawo jazdy mam już 8 lat. Kiedy mi mówiono, że się nie nadaje, że nie będę jeździła samochodem. Bo jestem za nerwowa. W pewnym wieku coś we mnie jednak pękło i postanowiłam, że jeszcze wszystkim udowodnię. I udało się, czuję się jak ryba w wodzie, jestem niezależna, nikogo nie muszę prosić, by mnie woził. W związku z tym, że mieszkamy na obrzeżach Białegostoku, to dojazd do miasta na zakupy wymaga ode mnie posiadania samochodu. Do przystanku też mam daleko. Jak skromnie wyznała Danuta Martyniuk, nie przywiązuje wagi do marki samochodu. Ani nie uważa się za motoryzacyjną snopkę. Po uzyskaniu prawa jazdy doświadczenia nabierała za kierownicę Toyoty. Jednak Zenkowi serce się krajalo, jak na to patrzel. Powiedziałam mezowi, że uczę się jeździć, więc kupiłam samochód taki dla początkującego kierowcy. Był bardzo fajny, ale Zenek, który interesuje się motoryzacją i uwielbia te swoje Mercedesy. No to dziś jeżdżę już Mercedesem. Rzeczywiście, synowi z okazji ślubu Zenek też kupił Mercedesa, konkretnie model AMG klasy C za 450 tysięcy złotych z pełnym wyposażeniem. Tylko co z tego, skoro jedynek i tak nie może nim jeździć, bo sąd mu zabronił. I tu prawo jazdy Danuty przydaje się jak znalazł.